wiadomości mogą potrwać nawet 6 godzin. W oparciu o skargę sędziów zdecydowanie Sądu Najwyższego podjęłam decyzję o uchyleniu kontrasygnaty, poinformował przed momentem na platformie X premier Donald Tusk. Decyzja szefa rządu uniemożliwia przeprowadzenie zgromadzenia sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego przez powołanego do tego przez prezydenta nowego sędziego Krzysztofa Wysokiego. Zdaniem zgromadzenia jest wybór kierunkowego do wniosku cywilnego. Thank you.
wszystkich zbłokłych. Ja chcę wam tylko przypomnieć, co to znaczy wygrać w RMF. Tydzień temu, Małgorzata, 73 tysiące złotych, tak to było. 73 tysiące złotych! Ale mamy dość, no i Ania, 60 tysięcy złotych, też z tamtego tygodnia. Te emocje, te niesamowite pieniądze w rekordowej promocji RMF FM. Dziś to wyjęcie. Nawet 700 tysięcy złotych. Przypominam, że za mniej więcej godzinę finał. Wchodźcie do gry, nie przegapcie.
przegra, to już 5 milionów złotych.